Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jest niedziela, godzina 15 i powiem Wam, że temperatura chyba sięgnęła już z zenitu. W słońcu termometr pokazuje 50 stopni, bo taka jest skala. W cieniu tych stopni jest 39. Po prostu wszystko się gotuje, nie idzie wytrzymać. W domu jest duszno, na zewnątrz taka stagnacja pogodowa, bo wszystko stoi. Jeszcze godzinkę temu trochę wiatr się ruszał i szło żyć. Teraz ten wiatr ustał, tylko troszeczkę delikatnie gdzieś tam tymi listkami rusza. No i praktycznie żar leje się z nieba. Kolejny dzień takiego upału, ale te poprzednie chyba jakieś były takie mniej dokuczliwe, a może tak nie odczuwało się, bo człowiek cały czas pracował, był jak nakręcony w takiej sprężynie, w takiej spirali, żeby tu zdążyć, żeby to zrobić, żeby tamto, i skupił swoje myśli, skoncentrował się na tym, co w danym momencie jest najważniejsze, na pracy, na wykonanie tego, co się zaplanowało, że nie zwrócił uwagi na to, jaki żar się z nieba leje. Dzisiaj miałam ochotę wybrać się gdzieś, troszeczkę połazić, no ale nie w taki upał, nie w taką temperaturę, bo to jest zabójcze, niebezpieczne. No i dzisiaj właśnie brak powietrza sprawia, że nie ma czym oddychać, więc lepiej nie ryzykować. No i tak teraz tutaj w poszukiwaniu takiej ochłody, relaksu schodzę sobie na ogród. No właściwie już tutaj siedzę dzisiaj większość dnia, czytam książki. O, i tak relaksuję się. Nic dzisiaj po prostu nie robię. Nic, dosłownie nic. Tak jak dziaduś, jak żył, zawsze mówił, gniję, tak i ja dzisiaj gniję. Wszystko zaczyna mdleć. Zieleń jeszcze jest, bo tutaj tych deszczy było dosyć sporo, no ale w takich temperaturach niestety na tych piaskach 5-6 klasy to jest kilka dni i robi się taka przysłowiowa pustynia. Jabłuszka, te, które Wam pokazywałam z tej jabłonki nie wiadomo jakiej, zwykłej z netto, która miała być podkładem pod szczepienie. O! Zobaczcie! Gniazdko ptasie. A w gniazdku ptasim jaki piękny ptaszek wyrósł. Jabłko. Gniazdko jest już opuszczone. Nawet nie wiedziałam, że ono tutaj jest. Jest opuszczone. Musiało być założone z wiosny. Jakieś ptaszki być może się wylęgły. I to jabłko w gniazdku urosło. Widzieliście coś takiego? Jabłko w ptasim gniazdku. A to ci ptaszek. Jabłka są dosyć duże, dorodne i smaczne. Są to jabłka wczesne, z tych właśnie takich wczesnych i niezwykle smaczne, soczyste. Takie z nutką kwaskowości, ale nie do końca kwaśne, bo mają w sobie naturalną słodycz. Przepyszna szarlotka z nich wychodzi. A tutaj już lecą. Jej wadą jest to, że jeżeli są deszcze, a potem po tych deszczach przychodzi taki upał jak teraz, to niestety one zagniwają. Jeżeli rok jest dobry, to jabłka, nic się z nimi nie dzieje. Na tym ogrodzie, tutaj koło domu, mam szklarnię i tunel foliowy. Kiedyś ten ogród był uprawiany. Moja babcia miała tutaj warzywa i po tej stronie były uprawiane warzywa, te takie, które uprawiamy w ogródkach, normalne, zwykłe. A tutaj dziaduś ponasadzał dwa szpalery drzewek owocowych. Tu, gdzie ta jabłoneczka jest, ona jest zachowana właśnie w starym szyku po dziadku, był jeden szpaler drzewek, a tam, gdzie ta czereśnia, był drugi. Po środku była taka ścieżka spacerowa. No tutaj tego ogrodu nie jest dużo, no ale dziadek zawsze mówił, że idzie se pospacerować wśród drzewek. 100 metrów, ale szedł spacerować. A po drugiej stronie też był ogród warzywny i było siane na przemian, siane sadzone.
ziemniaki, kukurydza, warzywa. Jeżeli z tej strony były warzywa, to po tamtej stronie była kukurydza bądź ziemniaki, takie na bieżące potrzeby, bo większa ilość była oczywiście na polu. I na odwrót było tutaj zmianowanie robione. Też pamiętam, jak babcia robiła spoczynkowanie jednej strony. Nie uprawiała na danej stronie nic, wtedy przenosiła się na pole. No i tutaj obok jest kawałeczek łąki do tego tutaj modrzewia. Tutaj jest nasza granica, tamte dalej działki, po których bydło chodzi, są już sąsiadów, którzy tutaj nam użyczyli. I to nasze bydełko ma dzięki temu większą przestrzeń. Drzew nasadzamy bardzo dużo. Zapoczątkował to dziadek. On był w ogóle miłośnikiem drzew, ptaków, przyrody i sadził wszystko i wszędzie, gdzie się tylko dało. Potem tą taką tradycję, o ile to można nazwać tradycją, przejął tata i tak samo, gdzie tylko się dało, co się dało, nasadzał. A dzisiaj chyba to już jest, powiem, w genach, bo ja tak samo mam, gdzie co dorwę, od razu nasadzam, tutaj drzewko, tam jakiś krzaczek i trwa to po dzień dzisiejszy. Edziu ma takiego samego chopa, także tutaj, tak jak mówię, kiedyś było wszystko uprawiane, były tylko dwa szpalery drzew. No i też nasadzamy, zagęszczamy tutaj to. Zrobiliśmy teraz takie bardziej miejsce dla relaksu. Pole, ogród, taki uprawny mamy na polach, 1,5 kilometra stąd, a tutaj nie uprawiamy warzyw. Raz, że tutaj jest naprawdę szczery piach, na którym już chyba nic by się nie urodziło poza trawą. No a dwa, tutaj na zimę przyjeżdża pawilon, jest ustawiony pawilon. Z tamtej strony składamy na bieżące potrzeby takie gorszej kategorii siano i słomę, żeby było do podścielania pod zwierzęta, pod kury, do ocieplania wszystkiego, co tylko trzeba ocieplać, jak idą mrozy. No i tutaj ogólnie żeśmy tak sobie zamyślili, że zrobimy taki dziki zakątek do relaksu, żeby można było sobie posiedzieć, odpocząć, zrelaksować się. Jeszcze kilka godzin i będzie tutaj ostre podlewanie. No podlewać teraz trzeba nawet i dwa razy dziennie, z rana i z wieczora. Okazało się, że nie jest to żadna datura, a brugmansja. Osoby, które uprawiają brugmansję, które hodują, mają brugmansję, właśnie od razu napisały, że jest to brugmansja. Kilka osób pisało, że datura jest trująca, szkodliwa, żebym poczytała. Powiem wam, że nigdy tego nie miałam. Owszem, widziałam, jak to wygląda. No i teraz rzeczywiście widziałam też u koleżanki daturę, bo byłam u niej, to ta datura ma te kwiaty potężne, takie no na 0,5 metra. Te kwiaty są zdecydowanie mniejsze i podobno to właśnie wyróżnia brugmansję od datury. Długość kwiatu, ta druga już widać, że jest biała, dzisiaj się rozkwitła. I ta nie klapła, a ta klapła, zaraz ją muszę tutaj podlać. Rano była podlana, i spójrzcie, nie ma w ogóle śladu tego, że ona była podlewana. Topinambur. Kwitnie pięknie, pszczoły po nim chodzą. I też 2 lata temu ktoś z was polecił mi posadzić topinambur, że jest on smaczny i taka alternatywa dla zastępstwa ziemniaka. Zdobyłam, posadziłam i teraz karczuję. To jest gorsze jak pesz. 2 czy 3 lata temu posadziłam, wykopałam, chciałam spróbować smak, bo ogólnie uwielbiam próbować smaki potraw, smaki roślin, warzyw, czegokolwiek, aby wiedzieć, jak to smakuje, żeby później móc się ewentualnie wypowiedzieć. W tym przypadku było nie inaczej, a tak samo. Posadziłam sobie tutaj ten topinambur.
Ugotowałam tak, jak mi radzono i powiem uczciwie, że nie zachwycił mnie on w ogóle smakiem, taki nijaki i gdybym miała drugi raz to próbować, to raczej bym nie chciała, nie jest to mój smak, nie jest to mój klimat i tego no nie będę gotować, nie będę jadła w sałatkach w jakikolwiek sposób, bo mi to po prostu nie podchodzi, nie smakuje, nie odpowiada. No i jak po pierwszym roku, tak później, jak zaczęło mi wychodzić, to w drugim roku patrzę, już jest taka kępa. Na rok kolejny było jeszcze więcej. No i mama na jesień w zeszłym roku mówi, wykarczujemy to. Jak zaczęła to karczować, rozrosło nam się to jeszcze bardziej. No i tak jest, no tutaj trochę, tam trochę, tępimy to teraz. Mamy no chwast, którego, no nie wiem, jest to jest, wygląda to też ładnie, rośnie to o, na taką wysokość. Ja mam 1,73 cm wzrostu, a to jest dużo wyższe ode mnie. Muszę patrzeć tak. No to ma ponad 2 metry. Spore, nie? I to nie boi się chyba suszy. Klapie, bo klapie, ale radzi sobie dobrze. No widzicie, jak to wygląda, nie? Bardzo jest on inwazyjny. A tuż obok mamy drugą roślinę, która jest bardzo ekspansyjna, jest to nawłoć. Ta tutaj jeszcze nie kwitnie, ale ogólnie nawłoć u nas już zaczyna kwitnąć. Jest to zdecydowanie dużo, dużo wcześniej niż po inne lata, bo ona kwitnie około 20 sierpnia, a teraz już kwitnie, no teraz zaczyna, ta akurat nie, bo ona tutaj w większości dnia jest w cieniu, ale tam, gdzie jest słońce, to bardzo ładnie już rozkwita. No i też jest to roślina taka, że wrzucicie korzonek, to potem będzie się rozrastała jak pesz, tak samo jak to. Jak topinambur. Ale jest bardzo miododajną rośliną i dlatego ona tutaj u nas jest. Nawet pozyskujemy z niej kłącza i próbowaliśmy posadzić 2-3 lata temu u nas na polach. Niestety one się nie przyjęły. W zeszłym roku udało nam się, że przyjęło się kilka i w tym roku widzę, że dosyć ładnie już rosną. One będą się rozrastały, no ale to już bardziej pod kątem pszczół. W ogóle teraz jak robimy jakiekolwiek nasadzenia drzew, krzewów, to już patrzymy pod kątem pszczół, pod kątem miododajności, no i przede wszystkim ptaków, bo też nasadzamy takie rośliny, które są wielofunkcyjne. Na początku zapewniają pszczołom nektar i pyłek, a potem zapewniają ptakom owoce, bo nie wszystkie owoce ptaki lubią, ale są takie, które ptaszki chętnie sięgają, po które ptaszki chętnie sięgają. Jak zaczęliśmy tutaj nasadzać z Edziem tych 20 lat temu, to wszystko było takie małe. Robiliśmy spore odstępy, żeby jedno drugie z drugim nie kolidowało, no ale teraz z upływem lat to wszystko się rozrasta. Tutaj posadziliśmy kilka lat temu czernicę, to chyba nazywa się jeżyna bezkolcowa, ale u nas mówimy na to czernica. I ona tak stała, jakoś tak kiepsko rosła. Ja tutaj ją i podlewałam, i wymieniałam jej podłoże w koło. Okładałam ją obornikiem, ziemią kompostową, ale coś jej chyba brakowało. W tym roku pierwszy raz zaczęłam stosować pod nią do korzenia i na nią dolistnie drożdże z cukrem, z miodem. Dałam też jej popiołu. No i powiem, że zaszalała mi tutaj. Przerosło to moje najśmielsze oczekiwania. Zrobił się burz, gąstwa. No, chyba mnie to troszeczkę zaskoczyło, bo przeważnie ona wychodziła tutaj tylko ponad ten prowizoryczny kołek, a teraz, no spójrzcie sami. Ta sztoma chyba ze 4 metry wysokości już ten pęd. Tutaj są kolejne, które zachodzą tam na topinambur, tu. I tutaj mi się gdzieś z korzenia mi tutaj wypuściły dwa krzaczki i też. O, jaki piękny.
długi. No te stare to na pewno na jesieni powycinam, bo stare pędy się, te, które owocują, które zeschną, wycina się, a one owocują później na pędach nowych, czyli te takie wielgachne zostaną tutaj. Edziu zrobi mi taką solidną już podporę, bo tą w sumie, no, zrobiliśmy tak o tylko doraźnie, no i teraz się okazuje, że tutaj trzeba pomyśleć o czymś konkretnym, no i chyba o drabinie, żeby później to móc zrywać, bo przecież no kto tam sięgnie. Biały bes, który bóbr nam ściął na tej wysokości, tak jak tutaj widać, i on odpuścił kilka takich odnóg. Ja tutaj przywiązałam szmatą, nie sznurkiem, żeby nie piłował mi rosnącej gałęzi, bo to jednak przyrasta i ten sznurek, on by ją tutaj piłował, mógłby wyrastać, szmatka nie. Po to zrobiłam, żeby to szło w górę. Teraz na jesieni one już ładnie się usztywnią, szmatkę zetnę, żeby też nie wrosła, bo to też może przecież wrosnąć. I ten bez niech tutaj jest, tylko że no jest wiśnia. I w zasadzie żeśmy tutaj posadzili dwie z tego względu, że któraś jak się nie przyjmie, to druga będzie ładnie się rozrastała. Ale przyjęły się dwie, rosną, no i teraz ich na pewno usuwać nie będziemy. A tam właśnie idzie moje szczęście, które mnie próbuje straszyć. I szczerze powiem, że udało mu się. To twoje nieszczęście to o mnie było? Szczęście powiedziałam, nie nieszczęście. Też ci gorąco, co? Gdzie tam? Każdy szuka cienia, mąż też przyszedł tutaj dla ochłody. Pszczoły chodzą jak szalone. Dzisiaj mają zbiór, bo nie są takie rozjuszone, nie latają bez celu, tylko widzę, że idą w konkretnym celu, w jedną i w drugą stronę. Pokażę wam, ile jest orzechów. Jest po prostu mnogość. Z wiosny zdawało się, że omarzły, że nic z nich nie będzie, a tutaj orzechów jest bardzo dużo. Zobaczcie, tak nie widać, ale o. Kiście są bogate. Gałązki się aż uginają od ciężaru. I tu kolejne. Orzechów jest. Tylko czy Edziu je zje? Edziu zagląda do pszczółek. Co słychać? Ja sprawdzam, czy moje lilie jeszcze pachną. Uwielbiam zapach tych zapachowych lilii. I sadzę ich dosyć sporo. Nie każdy może ten zapach, nie każdy znieść, nie każdy go toleruje. Tak jak ja nie toleruję zapachu czarnego bzu, od razu mnie boli głowa, wiecie, mam migrenę, mdli mnie i no nie toleruję tego zapachu. Jeszcze jak tak na zewnątrz, to teraz już okej, ale jak jestem zamknięta w jednym pomieszczeniu z kwiatami czarnego bzu, to po prostu umieram. Tak samo i inne osoby. No, są ludzie, którzy mają różne dolegliwości. Ale drzewek tutaj, wracając do drzewek, ponasadzaliśmy bardzo dużo i cały czas je nasadzamy. W ogóle kiedyś, jak sobie przypomnijcie, cofnijcie się do waszych takich dziecinnych lat, wszędzie we wsiach były ponasadzane przy drogach drzewa owocowe. To były całe szpalery. I ja też pamiętam, jak byłam dzieckiem, jak jeździliśmy do dziadków na Ługi Górzyckie, to jest droga z Kostrzyna do Górzycy i tam jest taki bardzo długi, kilka kilometrów ciągnie się długi pas drogi. Po obydwu stronach były posadzone drzewka owocowe, były jabłonie, grusze różnego rodzaju, różnej wielkości, czereśnie, wiśnie. Jakie to miało smak!
Ja ten smak gdzieś tam na końcu kubków smakowych do dzisiaj czuję i jak zawsze jeździliśmy do dziadków na ługi z rodzicami, to te owoce żeśmy zbierali i później mama z babcią suszyły, robiły drzemy, kompoty i wiele osób tam jeździło. Drzewka nasadzano od tak, żeby one po prostu były. Owoc dawał jakieś takie też zapewnienie zaspokojenia, pragnienia, sytości, żeby wędrowiec, który sobie szedł, mógł po tego owoca sięgnąć. Czy ktoś, jak jechał konno, furmanką, szedł pieszo, żeby mógł tym owocem się posilić, wziąć sobie do domu i przetworzyć. Później niestety te drzewka zaczęły przeszkadzać, drogi zaczęły się poszerzać, w związku z czym, no niestety, drzewka, ich los został przypieczętowany, zaczęto je wycinać. Jeszcze jak jeżdżę po Polsce, widzę drzewka owocowe przy drogach, ale to już jest taki coraz rzadszy widok i tam właśnie, jadąc z Kostrzyna do Górzycy, wszystkie drzewka wycięto, zniszczono. Takich owoców, jak tam były, to już tak naprawdę nie ma, bo to były drzewka stare, jeszcze poniemieckie i Niemcy w ogóle mieli taką mentalność, że nasadzali tych drzewek bardzo dużo i tak jest do dzisiaj. Niedawno z Krzysiem jechaliśmy do Polic i nawigacja zrobiła nam psikusa. Jechaliśmy normalnie tutaj, no, przez Polskę do Polic. Było ok, a później co tej nawigacji odbiło, poprowadziła nas przez Niemcy. Chyba w związku z tym, że jest krótsza i lepsza droga. Droga jest naprawdę fantastyczna, jest dobra, dobrze się jechało, ale do czego zmierzam? I tam nadal te drzewka są. Zresztą zobaczcie. I co tutaj zwraca moją uwagę? Drzewka owocowe przy drogach. Na terenach, gdzie ja mieszkam, to są tereny poniemieckie i jeszcze jak byłam dzieckiem, to pamiętam właśnie, jak się jechało nawet z Kostrzyna na Ługi Górzyckie, czy gdziekolwiek, wszędzie było pełno drzewek owocowych. Niemcy mieli taką mentalność sadzenia ich przy drogach, po to, aby wędrowiec, który jechał, mógł sobie tych owoców narwać. One też dawały cień, tak, posilenie. I dziadziuś też opowiadał, że jak był na robotach w Niemczech, to te drzewka owocowe wszędzie były i nikt ich nie niszczył. I tak jak mówię, ja też pamiętam te drzewka owocowe, a później niestety je wycięto. I przykre to jest. Mój tata zawsze mówi, że teraz te drzewka owocowe się mszczą. Tam na tej drodze, jak się jedzie właśnie Kostrzyn, Górzyca, jest dosyć dużo wypadków. No i tata i dosyć sporo osób, bo ja już to słyszałam często, że to jest właśnie zemsta, klątwa tych drzewek owocowych. Ale za to, że pięknie wygląda. Bardzo pięknie to wygląda. No, bardzo mi się też to podoba. No i muszę powiedzieć, że podoba mi się tutaj. Zobaczcie, jak wszystkie miedze są poobsadzane drzewkami. Drzewami w ogóle, bo to nie tylko, że owocowymi. I tak jak widzieliście, te drzewka przy drodze owocowe po dzień dzisiejszy są. Widać, że to są stare drzewka. Tam na polach, na miedzach też rosły drzewa owocowe, drzewa różnego rodzaju, żeby dawały cień. Ktoś jak sobie szedł, czy rolnik pracuje, zrobi mu się gorąco, słabo, żeby mógł w tym cieniu posiedzieć, żeby ptaki miały gdzie być. I tak kiedyś wyglądało i u nas. Potem zaczęto te drzewa wycinać, miedze zaczęły się kurczyć. No są jeszcze miejsca w Polsce, że są miedze, na miedzach rosną drzewa, bo też widziałam, ale takie widoki jak przed chwileczką, żeśmy widzieli, niestety są już u nas w naszym kraju coraz większą rzadkością, a szkoda. Jest taka głupia mentalność teraz u nas w ludziach, że nie posadzę tego drzewka przy polu bądź przy drodze, bo ktoś to zerwie. Jak sadzę, to tylko tu, tam gdzie ja to mogę dopilnować, żebym tylko ja z tych owoców czerpał, ale już gdzie indziej nie. A kiedyś funkcjonowało sadze dla wszystkich, nie tylko dla siebie.
Kiedyś ludzie mieli inną mentalność, nie patrzyli tylko na siebie, bardziej dbali o ogół i były całkiem inne wartości. Teraz tutaj jest staw, wykopali go rodzice, ale kiedyś tutaj był ogród i uprawiane były, tak jak mówiłam, warzywa. Był on aż tam do tego płotu i mama miała tutaj na końcówce tego ogrodu z tej bądź z tej strony naprzemiennie truskawki. Wtedy była odmiana sęga sęgana, najlepsza truskawka i to jest niezachwiane do dziś. To jest najlepsza truskawka, jakie może być, chociaż mamy już teraz dostępne różne odmiany i są one smaczne, ale sęga sęgana tak naprawdę to była i jest najlepszą odmianą, taką tradycyjną, starą, którą kiedyś wszyscy mieli. Tutaj się kontraktowało te truskawki, były skupy i mama też tutaj miała. I one były tak 5-6 lat i musiała już przenosić je na nowe stanowisko, tam to przygotować ponownie, przekopać, wygnoić, odkazić tą ziemię. I tak właśnie tutaj sobie zmianowała. Rodziły się one bardzo ładnie, bo tutaj akuratnie był taki najbardziej wilgotny kawałek ogrodu. Im tam bardziej bliżej stodoły, tym był większy piasek, bardziej było sucho. No tutaj zaraz idzie rzeka niedaleko i ta ziemia tak troszeczkę spada po takiej pochyłej, więc tutaj, no, tak jak mówię, było najmokrzej i stanowisko zawsze było pod truskawki. A dzisiaj warzywa, ogród warzywny mam już na polach. Tutaj nasadziliśmy drzewek, bo są pszczoły. No, a pszczoła też musi mieć takie stanowisko trochę zacienione, przede wszystkim zaciszne, takie osłonięte od wiatrów, od wichur, żeby te wiatry, wichury nie niepokoiły ich, nie zrywały daszków, bo później one też się denerwują, burzą się, nie jest to wskazane. No i tak tutaj teraz to mniej więcej wygląda. Mamy taki zakątek do relaksu, do posiedzenia sobie w ciszy, w spokoju, w niedzielę, czy w takie dni świąteczne, wolne. Niby tutaj jest wieś, tam jest droga, ale tutaj jest tak cichutko. Człowiek się wycisza, czuje taki relaks, taki spokój, no bo jednak jest zielono. Te rośliny dają też duże uczucie chłodu. Inaczej jest między betonem, gdzie nie ma tej zieleni, wszystko się nagrzewa, później beton dodatkowo oddaje to ciepło, no i idzie się wykończyć w takim właśnie betonowym miejscu. A tutaj, gdzie są drzewa, gdzie jest ziemia pokryta trawą, to jednak wytwarza chłód, no i czujemy się tak trochę zrelaksowani. Temperatura w takim miejscu jest naprawdę dużo, dużo mniej odczuwalna jak tam w tym betonie. I życzę Wam takiego właśnie innego spojrzenia na ten świat, powrotu troszeczkę do tego, co było kiedyś, sadzenia tych drzewek owocowych. Jeżeli macie jakieś pola, to nie patrzcie na to, bo ktoś to zerwie, ja tego nie zbiorę, nieważne, ale wy za to będziecie jechać gdzieś i będziecie mieli może okazję zerwać tego owoca gdzie indziej. Po to się właśnie sadziło, żeby korzystał ogół, żeby mieli wszyscy, dzisiaj ja, jutro ty, pojutrze jeszcze ktoś inny. I tego wam życzę, takiego przewartościowania, nie tylko patrzenia na samego siebie, ale również na innych. No, też przyznacie mi to, że o wiele większą radość, satysfakcję sprawia dawanie niż branie. I tego Wam właśnie życzę, żebyście umieli dawać i żeby to dawanie sprawiało Wam większą satysfakcję niż branie. Tego Wam, kochani, życzę. Życzę Wam wytchnienia od tych upałów, od tych gorączek, no i przede wszystkim, aby nie nawiedziły nas kolejne anomalia pogodowe po takich temperaturach, bo ja tu widzę, że już się niebo zmienia.
I no wiadomo, takie upały nie niosą za sobą nic dobrego, także życzę Wam takiego spokoju pogodowego, spokoju w środku i przewartościowania wszystkiego. Do następnego. Pa, pa!